Czy masz świadomość? Obecny system samorządowy pozwala radnemu na zatrudnienie w spółce komunalnej. To patologiczny układ, jawna i zgodna z obecnym prawem korupcja polityczna. W całym kraju radni pracują w spółkach wodociągowych, komunikacyjnych czy deweloperskich lub innych, które podlegają samorządom. Zdawać by się mogło, że zdobywając mandat, niejako w pakiecie radny dostaje bardzo dochodowe, intratne zatrudnienie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny podcast Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Daniel Walczak z inicjatywy Stop Synekurom. Dzień dobry Danielu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie. Danielu, o co chodzi w akcji, w inicjatywie Stop Synekurom? Przeczytałem fragment z waszej strony internetowej, no ale skąd pomysł w ogóle na taką inicjatywę? Pomysł na inicjatywę zrodził się z potrzeby, jak zwykle, z potrzeby uregulowania i uzdrowienia samorządu terytorialnego. Działam w jednym z ruchów miejskich, dokładnie w Stowarzyszeniu Tak dla Łodzi. To jest ruch miejski w Łodzi, związany z tym samorządem. No i to wyniknęło z potrzeby po prostu, z obserwacji, co złego dzieje się w samorządzie, jaki rak toczy ten samorząd. I okazało się, że to nie jest problem tylko Łodzi. To jest problem także Warszawy, to jest problem także mniejszych miast, mniejszych gmin, ale nie tylko miast i gmin, także powiatów i całych województw, czyli generalnie problem globalny w całym kraju, a problem, który nosi znamiona synekury, ciepłej posadki, korytka, czyli takiego miejsca, gdzie polityk jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, powiat czy województwo, dostaje w spółce samorządowej, która zwykle, nie jest to reguła rzecz jasna, ale bardzo często tak się dzieje, w spółce, która daje takiemu radnemu zatrudnienie na bardzo intratnym stanowisku, które nie wymaga od tego radnego dużych kwalifikacji, dużych kompetencji. Mało tego, często dla takiego radnego specjalnie jest utworzone stanowisko w tej spółce, żeby on mógł przesiedzieć okres kadencji. A czy możesz podać jakiś szczególnie taki bulwersujący dla ciebie przykład z życia? Zarówno Stowarzyszenie Tak dla Łodzi, jak i Miasto Jest Nasze, warszawskie stowarzyszenie, przedstawiło listę radnych, ale także i urzędników wysokiego szczebla w swoich miastach. My w Łodzi przedstawiliśmy to na stronie partyjnebiurozatrudnienia.takdlałodzi.pl i Miasto Jest Nasze również przedstawiło tak zwane ciepłe posadki i upubliczniło nazwiska radnych. Najbardziej jaskrawy przypadek, w sumie nie ma takiego konkretnego jaskrawego przypadku, ponieważ mechanizm jest bardzo podobny. To jest de facto styk biznesu, polityki, tych wszystkich takich zależności polityczno-kadrowej i biznesowej, którą można zauważyć w tym procederze przyznawania stołków radnym i urzędnikom. Jeżeli urzędnik w Urzędzie Miasta dostaje dodatkowo zatrudnienie w spółce i to nie jest zatrudnienie jako szeregowy pracownik, tylko zwykle na przykład członek rady nadzorczej, to coś tutaj jest nie tak. Często mamy też sytuację, gdzie ten urzędnik pracuje niekoniecznie w spółce samorządowej na terenie gminy, w której urzędzie pracuje, ale w spółce samorządowej gminy sąsiedniej. Ale wróćmy może do radnych, ponieważ to jest problem, tak jak widzisz, bardzo złożony. To nie są tylko radni, ale także i urzędnicy. To są po prostu partyjni działacze. Nie ma co ukrywać. To jest zawłaszczanie Polski, zawłaszczanie samorządu terytorialnego przez polityków.
Wróćmy do radnych, bo inicjatywa dotyczy radnych. Na razie dotyczy radnych. Prawdopodobnie będziemy wychodzić z kolejną inicjatywą, która będzie dotyczyła także urzędników jednostek samorządu terytorialnego. Co do radnych. Radny dostaje zatrudnienie w miejskiej spółce z momentem, kiedy zostaje radnym. Przykładem takiego zatrudnienia jest na przykład radny Tomasz Kacprzak, który dostał zatrudnienie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, teraz pracuje w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Mówimy o Łodzi. To dla tych słuchaczy, którzy są z różnych miast w Polsce. Tak, mówimy o Łodzi. Przykładem także jest obecna wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka, która jako radna była zatrudniona w MPO, czyli w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Z chwilą, kiedy została powołana na stanowisko wiceprezydenta, jej miejsce zajęła Agnieszka Wieteska w tym właśnie przedsiębiorstwie. Czyli doszło do pewnego rodzaju wymiany osobowej, ale stan zasobowy partii politycznej w tym przedsiębiorstwie się nie zmienił. A czy to nie jest tak może, że ci ludzie po prostu znają się na swojej robocie, no i łączą te funkcje, ale z korzyścią dla miasta i mieszkańców? Dobrze, jeżeli wychodzimy z takiego założenia, to niech będą przeprowadzane jawne konkursy, niech będą przeprowadzane transparentne procedury zatrudnienia, tym bardziej transparentne, bo dotyczy to osób publicznych. A jak już powiedzieliśmy sobie o radnej Wietesce, ona sama przyznała, że dostała tą funkcję, to zatrudnienie bez konkursu. Wydaje mi się, że takie niejasne powiązania bardzo mocno mogą podlegać pod tezę, że dochodzi tutaj do zależności politycznej, kadrowej i biznesowej. A jakbyś mógł rozwinąć ten wątek zależności, że co, że po prostu później ci ludzie robią to, co im ci, którzy umożliwiają takie posady, każą? To jest bardzo zamknięty układ. To słowo jest bardzo źle nacechowane w naszym kraju i to nacechowane w sposób niewłaściwy przez najwyższe władze polityczne centralne naszego kraju i to z różnych stron siły politycznej. To Ale jest to układ. Słowo, czyli jakie słowo? Słowo układ. Aha. To jest układ. To jest układ, nie ma co ukrywać. Jeżeli wymieniamy po prostu osoby w danej spółce, to znaczy, że mamy do czynienia z układem. I to dotyczy wszystkich partii politycznych. Od prawej strony po centrum, po lewą stronę sceny politycznej. Zależność jest ewidentna, ponieważ jeżeli radny jest zatrudniony w spółce, która podlega samorządowi, można zakładać, że będzie on spolegliwy wobec tej władzy, którą ma w tym samorządzie nadzorować. Dlaczego? Bo ta władza wykonawcza tego samorządu, czyli wójt, burmistrz, prezydent, nadzorują tą spółkę, sprawują bezpośredni nadzór nad spółką, w której ten radny jest zatrudniony. To oznacza, że może dochodzić do gorszego nadzoru radnego pracującego w tej spółce nad wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, czy nad starostwem powiatowym, czy w województwie. Tak samo mówię. A od kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją w Polsce? Sama idea samorządu terytorialnego, wielkiej reformie, która nastąpiła w drugiej połowie lat 90., była dobrą ideą. Oddanie władzy ludziom, którzy mieszkają w danym samorządzie. To sprawdza się w naprawdę zżytych społecznościach wśród mieszkańców i mieszkanek, które czują duże przywiązanie do swojej małej ojczyzny, czyli zwykle w mniejszych miejscowościach. W dużych miejscowościach ta identyfikacja jest zupełnie inna. Identyfikujemy się zwykle z pewną marką, jaką jest gmina czy miasto, ale nie identyfikujemy się już z
szerszą jakby społecznością. Identyfikujemy się, że na przykład jesteśmy łodziankami czy łodzianami, ale nie czujemy dobrego i ugruntowanego przywiązania do swojego miasta. Czujemy przywiązanie do marki, jaką jest na przykład Kocham Łódź czy po prostu Łódź. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że duże partie polityczne, co jest naturalne w procesie demokratyzacji, ale bardzo wypaczone na gruncie polskiej demokracji, bo mamy wzór demokracji wschodniej, partie polityczne zawłaszczają jak największy obszar naszego życia, mając wpływ nawet na takie sprawy, które wydawać by się mogło, że nie stanowią czegoś bardzo intratnego, tak? No, stanowisko marketingowe w spółce, która jest monopolistą na danym terenie, jest sztucznym tworem po prostu, tylko po to, aby dać stanowisko radnemu czy radnej i zapchać mu kieszenie. Dodatkowo... A to spytam, a jak te osoby się tłumaczą, że przyjmują takie stanowiska? Czy gdzieś usłyszałeś jakieś tłumaczenie z przestrzeni publicznej? Jak ono wygląda? Rzadko kiedy te osoby same się tłumaczą, w ich imieniu, co jest bardzo dziwne i znamienne, wypowiada się w przypadku Łodzi Urząd Miasta, który mówi o wysokich kwalifikacjach, o wysokich kompetencjach. No to jeżeli mówimy o braku zależności tych osób, to niech urząd na temat tych osób się nie wypowiada o ich kompetencjach i kwalifikacjach, no bo coś tutaj nie gra, tak? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A powiedz, czy jakaś partia w ostatnich dekadach próbowała zmienić tą sytuację? Miała podobny postulat? No bo rozumiem, że tutaj to postulat podchodzi oddolnie od ruchów miejskich. Są partie polityczne, które głoszą usprawnienie tego systemu. Taką partią polityczną jest, była Wiosna, teraz połączyła się z SLD, więc ciężko zobaczyć to stanowisko ponownie. Natomiast jestem w kontakcie z posłami i posłankami Wiosny i deklarują poparcie dla tego pomysłu. Mam nadzieję, że to poparcie będzie coraz bardziej widoczne i coraz bardziej oficjalne, a nie tylko w rozmowach między mną czy między innymi liderami tego ruchu Stop Synekurą. Taką partią polityczną jest też ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który Szymon Hołownia sam powiedział, że jak najbardziej jest za rozdziałem funkcji radnego i apanaży ze spółek samorządowych. Zresztą Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Rafał Trzaskowski to byli ci politycy, którzy w kampanii prezydenckiej otrzymali ode mnie ten projekt ustawy jeszcze zanim on, dobrze mówię? Nie, on już leżał w Sejmie, ale nie było jeszcze wyznaczonego posiedzenia do rozpatrzenia tego projektu. W każdym razie ci kandydaci otrzymali tylko dlatego, że byli blisko Łodzi, nie ze względu na moje sympatie polityczne, po prostu oni byli blisko Łodzi, a nie byłem w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej zbyt mobilny. No też jak większość z nas pewnie z uwagi na pandemię koronawirusa. Oni otrzymali ten projekt ustawy, Robert Biedroń wypowiedział się asekuracyjnie, ale pozytywnie, Szymon Hołownia bezpośrednio pozytywnie, Rafał Trzaskowski zabrał głos w debacie z Szymonem Hołownią internetową, gdzie powiedział, że no to jest taka niefajna sytuacja, ale z drugiej strony oni mają kompetencje, oni mają wiedzę, oni mają umiejętności. Ci radni. Teraz ten projekt bardzo dobrze wpisuje się w to wszystko, co się dzieje na szczeblu centralnym. Wcześniej... Przepraszam, tak? Tylko dodam dla słuchaczy, bo to pojawił się nagle w naszej rozmowie termin projekt. Ja rozumiem, że przygotowaliście projekt ustawy w tym zakresie i złożyliście go w parlamencie, tak? Tak. W jakim trybie? W trybie petycji. W trybie petycji z racji tego, że czas pandemii nie sprzyja możliwości zbierania podpisów pod obywatelskimi projektami, szczególnie takimi oddolnymi ruchami, mało zinstytucjonalizowanymi. Jasne. A kiedy to było? To ten projekt
założony w połowie 2020 roku i po świętach wielkanocnych, przynajmniej takie mam informacje z Komisji Petycji Sejmu, po świętach wielkanocnych stanie on na komisji i komisja będzie nad nim debatować. Mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w obradach komisji i przekonywać dodatkowo parlamentarzystów, tak jak to robię teraz nieoficjalnie rozmawiając z nimi. A jakie jest stanowisko dwóch największych partii w parlamencie, czyli PiS-u i Platformy Obywatelskiej? Platforma Obywatelska teraz bardzo mocno porusza sprawę pana prezesa Orlenu Daniela Obajtka, nazywając go właśnie partyjnym zarabiaczem, partyjnym działaczem, który uwłacza się na majątku państwowym i na spółkach państwowych. Bardzo dobra narracja. Z tym, że bardzo często tą narrację przyjmują także politycy, którzy sami mają te synekury w spółkach samorządowych. Mam nadzieję, no bo że tak, oni... Tak rozumiem, jest w Łodzi, tak, gdzie rządzi Platforma Obywatelska. Na przykład. Ale tak też jest w Warszawie, tak też jest w innych miastach, gdzie politycy niższego szczebla bardzo lubią komentować to, co się dzieje na szczeblu centralnym, a rzadko komentują to, co się dzieje na ich własnym podwórku. Więc tak, ci politycy bardzo ochoczo komentują sprawę Daniela Obajtka, tak samo bardzo ochoczo komentowali sprawę Misiewiczów i tak zwanych Pisiewiczów, którzy byli wcześniej, w poprzedniej kadencji parlamentu. Pojawiają się pomysły, żeby ograniczyć możliwość pracy posłów w spółkach Skarbu Państwa, ale także i w ministerstwach na niektórych szczeblach, jeżeli widać, że to może powodować tarcia i pewne zależności, pewne uległości, a nie widzi się tego, że ktoś może, ja daję przypuszczenie, ja nie potwierdzam złego procederu, który trwa na szczeblach centralnych, tylko mówię o pewnej możliwości, która może kiedyś zaistnieć, że ktoś może mieć kwalifikacje i może mieć kompetencje. Sorry, masz kompetencje, masz kwalifikacje, ale może dochodzić do sytuacji pewnej zależności, pewnej niejasności, coś, co można nazwać korupcją polityczną, więc wypadasz z gry, jeżeli chodzi o stołki. Proste. Tak samo powinno być w spółkach samorządowych. Projekt jest projektem bardzo daleko idącym, ponieważ zrównał pewien status gmin, powiatów i województw na gruncie całego kraju. Projekt zrównuje, a wiadomo, że sytuacja każdej gminy jest inna. Gminy duże, gminy o statusie powiatów, takie jak Łódź, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, czyli po prostu duże miasta, powinny być absolutnie objęte tą uchwałą, tą ustawą o zakazie pracy radnych. Ewentualnie trzeba byłoby się zastanowić, czy nie wyłączyć niektórych grup zawodowych, na przykład nauczycieli czy lekarzy. Oni również są pracownikami jednostek, które nadzorują samorządy, ale z drugiej strony lekarz, żeby wykonywać zawód, musi ten zawód wykonywać. Musi pracować w tym zawodzie regularnie. Nie możemy go wyłączyć z zawodu na okres sprawowania kadencji, jeżeli dostanie się do rady miejskiej, czy do rady powiatu, czy do sejmiku województwa. Tak mi się wydaje, że w tym kierunku moglibyśmy pójść i moglibyśmy negocjować stanowisko ruchów miejskich w tym zakresie. To jeszcze spytam, przepraszam, przerywam, spytam, na co liczycie, jeśli chodzi o ten projekt, jeżeli on zostanie przedłożony pod obrady w parlamencie, to jaka jest wasza ocena? Co się stanie z nim? Liczymy na bardzo rzeczową pracę, bardzo rzeczową debatę, szeroką, otwartą o stanie samorządów. Może ten projekt przyczyni się do tego, żeby to się stało
naprawą nie tylko sytuacji zatrudniania radnych w samorządach, ale także i urzędników. Liczę na to, że ten projekt zyska uznanie jako projekt, nad którym trzeba dalej pracować. Jest czas, parlament nie kończy pracy, nie będzie dyskontynuacji tego projektu, więc mamy czas na to. Uważam, że do następnej kadencji samorządu ta ustawa powinna wejść w życie. Z dobrym, wypracowanym stanowiskiem i konsensusem, szczególnie przy uwzględnieniu czynnika społecznego, jakim są organizacje pozarządowe. No właśnie, ostatnie pytanie, jak mogą ten projekt poprzeć, wzmocnić mieszkańcy, obywatele, organizacje społeczne? Co tutaj mogą, o co można się pokusić, słuchając i chcąc włączyć się w tę inicjatywę? Nie umniejszając roli żadnej organizacji, która zadeklarowała angaż do tej inicjatywy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Inicjatywę poparły już takie organizacje jak Kraków dla Mieszkańców, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa, bardzo duża organizacja Kongresu Ruchów Miejskich, Obywatele RP, oprócz grupy stowarzyszeń inicjatywnej, czyli Tak dla Łodzi Miasto Jest Nasze, jeszcze właśnie te organizacje. Kolejne organizacje piszą do nas, zwracają się z prośbą o dodatkowe informacje. Poprzeć pomysł można, wysyłając zgłoszenie na stopsynekurom@gmail.com. Prawdopodobnie na dniach ruszy także petycja do tego, aby można poprzeć ten projekt, petycja internetowa, tak aby mieć dobrą bazę do wystąpienia na komisji petycji w Sejmie, a po pewnym okresie czasu taka sama baza wzmocnienia silnego sygnału, która będzie szła oddolnie od społeczeństwa, zostanie przedstawiona też w Senacie, bo projekt również jest w Senacie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Daniel Walczak z inicjatywy Stop Synekurom. Danielu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Państwa również pozdrawiam i zapraszam do odsłuchania nas jak zwykle we wtorek za tydzień. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!